Namaste, to jest kolejny program z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Dzisiaj moim gościem jest z wami Revati Kanta z Bhakti Marga. Can you introduce yourself a little bit? Sure. Czy mogłeś się przedstawić? I'm Swami Revati Kanta, Swami of Bhakti Marga, my guru Paramahamsa Vishwananda. Moje imię jest Swami Revati Kanta, jestem uczniem Swamiego Vishwanandy i jestem członkiem ruchu Bhakti Marga. Okay, I want to ask you today about because yesterday we speak a little bit. You make a nice introduction, explanation about success in the life from the point of view of Hindu Dharma. Can you say it? What is the success in the life? Chciałem cię zapytać, ponieważ wczoraj mówiłeś o sukcesie w życiu z punktu widzenia dharmy hinduskiej czy duchowości Indii, czy mógłbyś powiedzieć troszkę o właśnie czym jest sukces w życiu z punktu widzenia duchowości Indii? So in Sanatan Dharma and Hinduism, there's always clear that for life to be successful, there must be four goals that are met. Z punktu widzenia Sanatana Dharmy czy duchowości Indii jest oczywistym to, że musisz spełnić cztery cele w życiu, aby móc życie nazwać takim, które było pełne sukcesu. So the first one is dharma, that a person receives the right education. Pierwszą rzeczą jest dharma, czyli otrzymanie właściwego wykształcenia. And dharma, I mean, there's so many different definitions of what dharma is. Jest oczywiście wiele różnych definicji, czym jest dharma. But in the Padma Puran, for example, there is one definition of dharma that has 12 different pillars. Na przykład w which Purana? Padma Puran. W Padma Puranie jest definicja, która mówi, że dharma posiada 12 filarów. And there are things that the whole world already knows about. So, for example, non-violence, non-stealing. Wiele, oczywiście zdaję sobie sprawę, że świat zna te, czyli na przykład brak przemocy, brak niekradzenie. The people are generous. Uczciwość. But also two of the important points of this definition is one, to worship God, and two, to worship Guru. Ale są takie dwa ważne. Jednym z nich jest wielbienie Boga, a drugim jest wielbienie Guru. So this is a system of behavior that is taught dharma. Jest to pewien system czy kod zachowania i nazywamy to dharmą. So this is the first goal of a person. So usually they do this when they're young. To jest ten pierwszy cel w życiu, który mamy i zazwyczaj praktykujemy go wtedy, kiedy jesteśmy młodzi. Then the second goal is artha. So this is material and spiritual wealth. Drugim celem jest artha, czyli duchowe i materialne duchowy i materialny dobrobyt. So this is of course to look after your own life, to jobs, all of this, but also to jest takie dbanie o własne życie, czyli o dobrą pracę, własne zdrowie. To provide for family. Ale również dbanie o rodzinę. So your job, all of this. Praca, wykształcenie, te wszystkie rzeczy. So if a person to feel successful, they feel like they have some security, some way to provide for their loved ones. Że ktoś może w tym kontekście powiedzieć, że odniósł sukces w życiu, kiedy posiada pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, czy taką bezpieczną sytuację materialną. So the third one is kama. A trzecią jest kama. And this is pleasure. I to jest przyjemność. So of course a life has to have some pleasure, some happiness into it, otherwise people also don't feel fulfilled. Także życie musi posiadać pewien element przyjemności, tak żeby ludzie czuli spełnienie. So this can be in many different forms, but just even joy itself, happiness, this also is satisfied in this goal. To ma różnych wiele form i wiele przejawień, ale taka po prostu radość w życiu, cieszenie się w życiu jest jakby ogólnym wyjaśnieniem tego. And the fourth and last goal is moksha. Czwartym i ostatnim celem jest moksha. So this is liberation from worldly bondage, to be bound here. To rozumiem jako wyzwolenie z takiego zniewolenia życiem materialnym. So this is the system of if your life meets all four of these goals, then you are clearly successful. Także to jest taki system, który mówi, że jeżeli wypełnisz wszystkie te cztery cele w życiu, to możesz opowiedzieć, że twoje życie zakończyło się sukcesem. So what happens is most people in the world today, they only follow two of those four. My zazwyczaj ludzie w dzisiejszym świecie podążają dwoma z tych czterech zasad. So they follow artha and kama. Że podążają artą i kamą. So they want good money, the good material wealth. Że chcą pieniędzy dobrego, takiego materialnego dobrobytu. And they want the pleasure. I chcą przyjemności. But because they don't have dharma as the foundation. Ale ponieważ nie posiadają dharmy jako takiego fundamentu. And moksha as the goal. I mokszy jako celu.
They have no sense of purpose in life. They have no goal. Nie poczuli, mają takiego, w związku z tym nie mają poczucia celu czy celu życia. So when a person has no goal in life, no purpose, then they will only live for the moment. To wtedy oznacza, że taka osoba żyje tylko chwilą, daną chwilą w życiu. And this is what you observe in the world. Most people living like this. I to, co możemy, to jest to, co obserwujemy, wiesz, większość ludzi w dzisiejszych czasach właśnie żyje w ten sposób. And the interesting thing is that both artha and kama both depend on outside things. I co ciekawe jest to, że obydwie, czyli artha i kama, zależą od zewnętrznych rzeczy. Whereas dharma and moksha are about yourself. A kiedy dharma i moksha zależy od nas samych, od naszego wnętrza. So it means people are all looking outside, they're not looking at themselves. To znaczy, że ludzie szukają pewnych rzeczy na zewnątrz siebie, ale nie wewnątrz siebie. So Hinduism teaches to have a successful life, you must have all four. Więc hinduizm uczy nas, że żeby odnieść sukces w życiu, musimy posiadać wszystkie te cztery. Can you say more about this, what we should looking for inside us then, because it is the thing what is not exist, how you say? Right, it's missing. So what is missing, what yes. This part is missing, then maybe you can explain more about this, what we should learn, find inside us. Ponieważ te rzeczy, które są w nas, brakują jakby współczesnemu człowiekowi, czy mógłbyś wyjaśnić więcej, czym jest to, co powinniśmy szukać w nas samych? So inside of us we have two things to look for. Wewnątrz nas nas możemy znaleźć tu. Two things. Znaleźć dwie rzeczy. So first is what we call our soul. Pierwsza rzecz to jest nasza dusza. So this is the thing that comes with us and travels through all our different lifetimes. Mind and body might go, but soul stays. To jest ta rzecz, która pozostaje z nami przez wszystkie historie, przez nasze wszystkie życia, albo ciało i umysł zmienia się, ale dusza zostaje. And it has very particular characteristics. It has qualities this soul that we need to connect to and understand. I ten element posiada bardzo ciekawe i konkretne cechy, które powinniśmy zidentyfikować w nas samych. For example, they say in Hinduism that the essence of the soul is Satchit Ananda. Na przykład hinduizm mówi, że esencją duszy jest coś, co nazywamy Satchit Ananda. So Sat meaning it is true, it is real. Sat oznacza to, co jest prawdziwe, to, co jest rzeczywiste. It is permanent, not impermanent. To jest stałe, nie jest tymczasowe. Then chit, it is conscious. Chit to oznacza świadomość. And ananda, the experience of the soul is bliss. I ananda oznacza, że doświadczenie duszy jest radość. So sometimes we have that. People have this experience that they cannot understand why, from where it comes, but it's something unknown to them and extremely beautiful. I czasami ludzie mają to doświadczenie, które pojawia się, ale mają takie doświadczenie takiego niezwykłego szczęścia, przyjemności, ale nie wiedzą, skąd ono się pojawia i dlaczego. So this is like a reminder of what we have inside. To jest takie przypomnienie tego, co jest w nas samych. And the second thing that we have to look for inside. I kolejną rzeczą, którą powinniśmy szukać w nas samych, is God. Jest Bóg. So we believe that at least in the Vaishnava philosophy. Vaishnavska filozofia mówi, that God accompanies every atma, every soul inside of us. Że Bóg jest świadkiem, towarzyszem każdej duszy, każdej atmy, która jest wewnątrz. So God is a personality, God is an individual being. Więc Duch jest osobą, osobowością, indywidualną, żywą istotą. That we can have a relationship with. Z którą możemy posiadać związek. So he is also made himself present inside all of us. Zatem on również jest obecny wewnątrz każdego z nas. So in truth what he's done is actually he has given all our solutions inside of us. Więc w rzeczywistości to, co on daje nam wszystkie rozwiązania i odpowiedzi od środka. The best version that we can be is our soul. Więc najlepszą wersją z którą możemy być, to jest nasza dusza. But of course, we all want to have experiences of love, of relationship, things that human beings are always looking for. Ale również chcemy mieć doświadczenie różnych rzeczy, które ludzkie istoty chcą posiadać, czyli miłości, przyjaźni. But human beings, they usually have that relationship with houses, with cars. With other human beings. Ale zazwyczaj tę relację posiadamy z samochodami, z domami, mieszkaniami czy z innymi ludźmi. Which means things which are asat, meaning untrue. Ale te rzeczy są asat, to oznacza, że one są nieprawdziwe. So he also gives us a solution for that. He says,
I put myself in there. To znaczy, że musisz znaleźć rozwiązanie dla tego i umieścić siebie najpierw w tym. So you find your soul, then you can find me. Kiedy znajdziesz własną duszę, wtedy możesz odnaleźć siebie. So you can have an entire relationship, conversations, everything all inside yourself. Zatem możesz mieć wszystkie relacje, związki, rozmowy, dyskusje, wszystko wewnątrz siebie. So this is what we look for inside. Okay, then how we can discover our soul? Zatem jak możemy odkryć naszą duszę? So the process to discover that is to find out first what is wrong. Proces polega na tym, że najpierw powinniśmy zdefiniować, odkryć to, co jest złe. So to find out what is wrong is to think, well, most of us identify ourselves as being a mind and a body. Pierwszą rzeczą jest to, że większość nas identyfikuje się z własnym umysłem oraz własnym ciałem. So the first job is to overcome the mind. Zatem pierwszą pracą jest to, że powinniśmy przekroczyć umysł. So Krishna says the same in Bhagavad Gita. He says that an uncontrolled mind is the worst enemy and a controlled mind is the best friend. Krishna mówi o tym w Bhagavad Gita, mówiąc, że niekontrolowany umysł jest największym wrogiem, a kontrolowany umysł jest największym przyjacielem. So we have to make this mind best friend. This is the beginning of the process. Zatem powinniśmy uczynić własny umysł przyjacielem. To jest początek tego procesu. Which means we turn the mind from negativity to positivity. To oznacza, że skierujemy umysł z koncentracji na negatywnych rzeczach na koncentrację na pozytywnych rzeczach. And for that I would only ever recommend two different options for starting the process. I w tym momencie dla tego zadania rekomenduję dwie rzeczy, aby rozpocząć. So one is chanting. Jedno jest intonowanie. So this can be internal or out. To może być wewnętrzne intonowanie lub zewnętrzne. But of course chanting good things. Ale oczywiście intonowanie dobrych rzeczy. God's name. Imion Boga. Or second option, meditation. A druga opcja, medytacja. So both of them, what they will do is they will feed your mind with something positive. I te rzeczy będą karmić, wypełniać twój umysł dobrymi, pozytywnymi rzeczami. They will calm your mind. Uspokoją twój umysł. And most importantly, they will turn away our focus from outside things to inside things. I powodują, że twoja koncentracja skieruje się z bycia skierowaną na zewnątrz, będzie skierowana do wewnątrz. So this is the beginning of the process. I to jest początek procesu. Because the more these things start to work, ponieważ większość tych rzeczy, kiedy zaczyna działać, they will automatically start to remove all the layers of what we call karma and samskaras, which are hiding that reality from us. Ponieważ to jest początek, ponieważ to przechodzi przez różne warstwy, które posiadamy w nas, warstwy karmy, i te warstwy okrywają naszą prawdziwą jaźń. Like a dusty surface which we are cleaning. A surface? Anything, a mirror, a tak, jak coś, co jest zakurzone, na przykład lustro. So we're just cleaning it and then we can see what is behind. Kiedy czyścimy tą rzecz, to możemy zobaczyć, co jest pod spodem. Okay, then what is the difference between chanting of the holy name and meditation? Jaka jest zatem różnica między intonowaniem świętych imion a medytacją? So the effect is already slightly different. So normally efekt jest inny. Meditation is a more beginner activity, because what it does is it allows us to just simply calm the mind. Medytacja jest taką praktyką dla początkujących, ponieważ jej zadaniem jest po prostu uspokojenie umysłu. Whereas chanting not only it allows you to calm the mind, but it also begins the process of that relationship with God. Ponieważ intonowanie, powtarzanie świętego imienia jest nie tylko oczyszcza umysł, ale również rozpoczyna nawiązywanie relacji z Bogiem. But I would say that chanting is a meditation. Ale mógłbym powiedzieć, że intonowanie świętych imien, intonowanie jest również medytacją. And that some meditations can also include chanting. A niektóre medytacje mogą również zawierać sobie intonowanie. So it also depends which meditation, which chanting, very different options are there. Zatem to zależy wszystko od jaka medytacja i jaki rodzaj powtarzania. Okay, then it means that we can be successful, then we add dharma in our life and we add moksha in our, like, goal of our life. I believe so, 100%, yes. Czy zatem możemy powiedzieć, że jeżeli dodamy dharmę do swojego życia i moksza jako cel naszego życia, to możemy osiągniemy wtedy pełny sukces w życiu? Tak, mogłem powiedzieć, że tak jest. I think especially because of dharma. A zwłaszcza z powodu dharmy. Because you even see this in Bhagavad Gita. There is nothing that God cares about more than dharma. Nawet w samej Bhagavad Gita możesz zobaczyć, że Bóg nie dba o nic więcej, jak najbardziej dba o to, o co najbardziej dba, to jest dharma. Because Krishna says in chapter 4 very clearly that
I come age after age only to restore dharma. Ponieważ w czwartym rozdziale Bhagavad Gita Krishna mówi, że przychodzę milenium po milenium po to, żeby odnowić dharmę. He doesn't give any other reason for coming, actually. On nie podaje innego powodu, dla którego przychodzi. So we have God saying the only reason I come is to restore dharma. Więc zatem Bóg mówi, że ja pojawiam się tylko po to, aby odnowić zasady dharmy. So dharma is a very underappreciated element. Więc jest to bardzo ważny element. Because once you have dharma properly established and educated in a person. Ponieważ jak tą element dharmy masz dobrze poznany i ustanowiony wewnątrz danej osoby. The other goals tend to follow automatically. Wtedy pozostałe cele podążają za tym automatycznie. This is how complete or comprehensive dharma is. To oznacza, to właśnie świadczy o tym, że dharma jest komplementarna i pełna. And this is the one thing I would wish people would study more and understand better. I to jest to, co ja chciałbym, żeby ludzie studiowali więcej i uczyli się tego, aby mogli to zrozumieć w pełni. This is dharma. Tym jest, czym jest dharma. Zatem, czym jest dharma? Może rozwiniemy ten temat. Can you explain more what is dharma then? Yes. So dharma, as I said earlier, 12 pillars and jest 12 filarów dharmy. Dharma is a way of life. Dharma jest stylem życia. So we say it is a right way of living. Zatem mówimy, że to jest właściwy sposób życia. So we have Vishvadharma and Svadharma. So mamy Vishvadharma i Svadharma. Vishvadharma is universal dharma. Vishvadharma jest uniwersalną dharmą. So something which is applicable for everyone at the same time. To jest coś, co jest, co możemy zaadoptować dla każdego w każdym czasie. And then you have Svadharma, which means one's personal duty or mission. Czyli Svadharma to jest czyjeś osobiste zadanie, misja czy jakieś czynność. So it can be one person's job to be a doctor, another person to be a speaker. Wtedy zatem pracą czy czynnością jednej osoby może być to, że ona jest lekarzem, ktoś inny może być mówcą. So this is Svadharma, but this is not something that I need to discuss. It's more the Vishvadharma, which we need. To jest coś, to jest właśnie Svadharma, nie chyba nie muszę tego bardziej wyjaśniać. So the 12 pillars we have are points or elements which can work for a member of actually any religion. Zatem te 12 filarów jest takimi elementami, są to takie elementy, które mogą działać i być użyteczne dla wyznawców jakiejkolwiek religii. So for example, one of the first points of this dharma is to be truthful. Pierwszą zasadą jest bycie prawdomównym. Second, ahimsa. Drugą, ahimsa, czyli nieszkodzenie. So if people really understood, jeśli ludzie w rzeczywistości zrozumieją, what ahimsa is, just ahimsa, czym jest ahimsa, tylko ahimsa. In Padma Purana, the description is very detailed of what this ahimsa is. Padma Purana wyjaśnia obszernie, czym ahimsa jest. It says you don't hurt anybody with mind, speech and action. To definicja jest taka, że nie niepokoisz, nie ranisz nikogo poprzez swój umysł, swoją mowę czy swoje czyny. So of course, if a situation needs it, there's no other solution. Jeżeli oczywiście sytuacja jest taka, że wymaga takiego działania, nie ma innego rozwiązania. Then it can always happen still. To wtedy to może się wydarzyć. But if we just stop there, I'm only looking at two out of the 12 pillars. Ja to tak, ale jeżeli zatrzymamy się tutaj, skoncentrujemy się tylko na tych dwóch pierwszych filarach. If people would tell the truth and if they would not unnecessarily harm. Jeżeli ludzie będą mówić prawdę i nie będą niepotrzebnie szkodzić innym. I think everybody would agree the world would already be a much more successful. Jestem pewny, że każdy będzie coraz bardziej osobą pełną sukcesu. And these are just two out of 12 pillars. A to są tylko dwa z 12 filarów. So imagine if a person when they are growing up, instead of learning things which are of no use to them, they learn these 12 pillars about how to live. Także wyobraźmy sobie, gdyby było tak, żeby uczono nas jak o tych 12 filarach i o tym, jaki sposób żyć. One of the consequences of following ahimsa, for example, is to be vegetarian. Na przykład jedną konsekwencją podążania za ahimsy jest to, że jesteśmy wegetarianami. You know, and we all know what kind of sick acts are being done in the meat industry, for example. Ponieważ wtedy zdajemy sobie sprawę, jakiego rodzaju choroby czy jakiego rodzaju zło jest zawarte w przemyśle mięsnym. And my master once taught me, he said, mój mistrz kiedyś powiedział mi, if you feel no remorse killing an animal, jeśli nie czujesz się źle zabijając zwierzę, it's a very small jump
to feel no remorse killing a human. To jest bardzo blisko tego, żeby nie czuć się źle z tego powodu, że zabijasz ludzką istotę. So we see from just the principle of ahimsa how much can be solved. Także tylko widząc tą, analizując tą zasadę ahimsy, możemy zrozumieć, jak wiele może być rozwiązane problemów. So this is dharma. Także to jest dharma. Then how we can introduce people the ahimsa in the practical life, because how we can teach them these pillars or things. By telling my experience. Jak możemy uczyć zatem ludzi tych 12 filarów, czy ahimsy, czy ważności takiego właśnie stylu życia? My experience is people need to be courageous, they need to be brave. Moje doświadczenie jest takie, że ludzie powinni być odważni, powinni być tacy chętni, aby to robić. And speak and share. Poprzez mówienie, poprzez dzielenie się. Everybody who have dear to me, who close to me. Każdy, kto jest mi blisko, kto jest drogi dla mnie. I just take the time to explain to them these principles, and I've yet to find somebody who looks at these and says it's not good. Ja powinien znaleźć czas, żeby wyjaśnić mu, rozmawiać z nim na ten temat i żeby zrozumiał, że to nie jest dobre. But one thing I have to say that is I think very beautiful about Hinduism is that there is no culture of forcing anything or converting anyone. Ale to mogę powiedzieć, co jest takie właśnie wartościowe czy dobre w hinduizmie, to że to nie jest kultura nawracania czy na siłę czy takiego przekonywania kogoś. So I always see myself as being somebody who is making invitations to people. Także czuję siebie jako kogoś, kto cały czas zaprasza innych ludzi. So I'm inviting people to see things a different way, look at the world a different way, look at their lives a different way. Także zapraszam innych ludzi na to, do tego, aby widzieli, chcieli zobaczyć świat w inny sposób, chcieli zobaczyć wszystkie rzeczy w inny sposób. And we have to also learn to accept when they don't want to change. I również musimy się nauczyć tego, że ktoś nie będzie chciał tego punktu widzenia zaakceptować. But so far very good success. Ale tak czy inaczej jest to dobry sukces. Okay, we go next. If you won't have a success, then what about moksha? Then. Zatem, jeżeli chcemy, rozmawiamy o sukcesie, więc sukces, co w takim razie z mokszą? So moksha is a more serious topic. Moksha to jest trochę bardziej poważny temat. Because moksha is the end of your earthly life. Ponieważ moksha oznacza zbliżanie się do końca twojego ziemskiego życia. And here the requirements are more high demand. I tutaj te wymagania i oczekiwania są trochę wyższe. So here Krishna says also in the Gita that those who come to his abode, his place, they don't come back here. Więc Krishna również mówi w Bhagavad Gita, że ci, którzy udadzą się do jego siedziby, już nie wracają tutaj. But only those who are fully surrendered to him. Ale jedynie tylko ci, którzy są w pełni mu podporządkowani. Only they are qualified to tylko go. Oni są kwalifikowani, żeby tam się udać. So fully surrendered, this is the next conversation. What does it mean to be fully surrendered? Zatem pełne podporządkowanie to jest temat na osobną rozmowę. So there we have many examples. We read many leelas, many stories of people who are surrendered. Zatem mamy wiele różnych przykładów, wiele różnych historii i związanych z ludźmi, którzy osiągnęli ten poziom tak głębokiego podporządkowania. And when we read those stories, we see very quickly that we don't know many people like that. I kiedy czytamy te historie, wtedy możemy zdać sobie sprawę, że nie znamy wielu osób, które są w takie. So also again, I'm repeating myself, but as Krishna also says in the Gita, very few really manage to attain this. Zatem mogę powtórzyć po Krishnie, który mówi w Bhagavad Gita, że tylko to są rzadkie osoby, które osiągnęły ten poziom. So this is why Hinduism also has reincarnation. They're very patient. Dlatego w hinduizmie również występuje reinkarnacja, ponieważ musimy posiadać cierpliwość. So it's not that the whole world must in one go become attaining moksha. Zatem to nie jest tak, że cały świat musi osiągnąć naraz w tym samym momencie mokszę. We can work for it. Możemy pracować nad tym. And if you are fortunate, if you have grace, then in one life itself you can have it. Jeżeli będziesz mieć szczęście, będziesz posiadać łaskę, to w którymś życiu osiągniesz to. So, surrender is the key. Zatem podporządkowanie jest tematem. Okay, then I will not ask you of surrender if it's the topic for another discussion, maybe next discussion. And back to the success, then how we can understand the success in Artha and Kama from Hindu point of view. Zatem jak możemy, ja nie będę Cię pytał o to podporządkowanie, bo zostawimy to na osobną rozmowę. Natomiast czy w takim razie z punktu widzenia duchowości Indii, z punktu widzenia hinduizmu, możemy coś dodać do Arty i Kamy?
So artha and kama, they only are searched for by a person after they have already collected dharma, already understood dharma. Te dwa elementy są rozwijane przez osobę, która już posiada ten mocny fundament dharmy w sobie. Because it's very important that when you are looking for artha, when you are looking for karma, you do not break the principles of dharma. Ponieważ zasada jest taka, że jeżeli poszukujesz arty i poszukujesz kamy, nie możesz łamać zasad dharmy. Many people in the world have lots of artha, lot of richness. Wiele osób na ziemi jest bogatych, posiada mnóstwo bogactwa. But they don't do it through dharmic ways. Ale nie robią tego w dharmiczny sposób. They lie. Kłamią. They are unfair in business. Są nieuczciwi w biznesie. They are not generous. They take too much. Eksploatują, zbierają zbyt wiele. So because of that, two problems arise. I ponieważ te dwa problemy pojawiają się. One is the guilty conscience. Pojawia się poczucie winy. And second is bad karma. A druga to jest, drugie to jest zła karma. Because everything you do has a reaction. Ponieważ wszystko co robisz powoduje reakcję. So God's plan is long term, human plan is short term. Poza tym możemy powiedzieć, że plan boski jest długoterminowy, a plan ludzki jest krótkoterminowy. So we may do something and we see there is no immediate negative reaction, so we say great, I can do more. I działamy w ten sposób, że robimy coś, nie widzimy złych konsekwencji z tego powodu pojawiających się, więc myślimy, okej, to jest fajne, przynosi dobre rezultaty tymczasowe, w związku z tym możemy robić więcej. So this is why again dharma forms the foundation of both artha and kama. Zatem w ten sposób widzimy, że dharma jest podstawą, jest fundamentem zarówno arthy, jak i kamy. For example, now about kama, because artha already clarified. Okej, teraz przejdziemy do kamy, ponieważ artha już wyjaśniłem. Kama means pleasure, so often people karma oznacza przyjemność. In family life. Ludzie często szukają tego w życiu rodzinnym. But you see how many families they are happy when their child is young. Ale możemy widzimy, że jest wiele rodzin jest szczęśliwych, kiedy dzieci są małe. When the child grows up and maybe the child becomes something that they did not wish. Ale później dziecko dorasta i staje się kimś, kim rodzice nie chcieli, żeby się stało. The child gets involved in activities that, you know, are not happy with. Zaczyna angażować się w różnego rodzaju czynności, które nie powodują szczęścia u rodzicach. Then all the pleasure that the family felt initially about having this child, about having all of this, is gone. I wtedy to całe szczęście, które rodzice mieli związane, czy oczekiwania związane z pojawieniem się dziecka, te wszystkie oczekiwania odchodzą. So again, if you are in the pursuit of pleasure and you go look for that, for example, in family life. Jeśli szukasz szczęścia i starasz się znaleźć je w życiu rodzinnym. But you do it for the right reasons. Ale robisz to z właściwych powodów. And you raise the children in the right way with dharma. Dzieci, twoje dzieci dorastają, są uczone dharmy. Then you will always be happy with what service you have given. Wtedy zawsze będziesz szczęśliwy z tej służby, z tego działania, które wykonujesz. So like that, artha and kama become only positive situations for your life. Zatem wtedy artha i kama jest tylko jedynie ma pozytywne znaczenie w twoim życiu. Doesn't mean it's not difficult. Everybody has struggles. Oczywiście nie mówię, że to jest trudne, że to jest łatwe, ponieważ każdy ma różnego rodzaju problemy w życiu. But difficult doesn't mean unhappy. Ale problemy i trudności nie oznaczają, że jesteśmy nieszczęśliwi. So this is what I would make as a difference between happy people and unhappy people. Także to jest ta różnica, którą nazywam która czyni ludzi szczęśliwymi lub nieszczęśliwymi. Unhappy people, they go after karma and after karma and after artha with no dharma as the foundation. Nieszczęśliwi ludzie to są ci, którzy podążają arthą i kamą, ale nie mają dharmy jako fundament tego działania. And the happy people, they also go after karma, also after artha, but they know dharma, they follow. A szczęśliwi to są ci, którzy mają arthę, mają kamę, ale posiadają dharmę jako podstawę, fundament tego działania. And you can see this if you observe people. I możesz zobaczyć to, jeśli obserwujesz uważnie ludzi. Okay, thank you very much for this nice conversation and dziękuję za pouczającą rozmowę. Moim gościem był z wami Revatikanta z Bhakti Marga. To był program Nadbrzeże Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.